jak to może wpłynąć, te działania Pekinu, na sytuację w regionie? No, ta sprawa jest fascynująca pod wieloma względami i no, niestety, jak wiele fascynujących spraw, również złożona. Bo jeżeli popatrzymy sobie na ambicje, globalne ambicje, ogólnoświatowe ambicje Chin, to znajdziemy wiele takich miejsc, w których Chiny poprzez różne formy, instrumenty próbują no, spenetrować, eksploatować, nawiązywać współpracę, no bo na różnych zasadach, w różnych miejscach to wygląda tak na dobrą sprawę. Oczywiście w przypadku Grenlandii no to pewne dysproporcje partnerów są oczywiste. Parę lat temu podobne obawy, podobne konteksty pojawiały się w relacjach chińsko-islandzkich. Były obawy dotyczące wykupienia wręcz tam Svalbardu przez Chińczyków, bo jakiś inwestor chciał tworzyć pole golfowe. Ja bym tego nie deprecjonował oczywiście i nie obniżał rangi znaczenia polityki chińskiej w skali globalnej. Natomiast no, znowu patrzę na to w dłuższej perspektywie czasowej i widzę, że jest to pewnego rodzaju kontynuacja, ale pytanie o efekty. Na ile to się udaje faktycznie Chińczykom te cele osiągnąć? I teraz jeżeli mówimy tutaj o tym polarnej odnodze szlaku jedwabnego, tego nowego, to proszę pamiętać, że to się pokrywa z strefą bliskich, powiedziałbym, egzystencjalnych interesów Rosji. Północna Droga Morska to jest, powiedziałbym, no właśnie podstawowy element obecności i funkcjonowania rosyjskiej Arktyki. I czy możemy sobie wyobrazić, że Rosjanie wpuszczą Chińczyków na tą autostradę? Czy faktycznie względy ekonomiczne będą dla Rosjan wystarczająco przekonujące, żeby takie rozwiązanie wprowadzić? Poza tym oczywiście, jeżeli mówię o takiej penetracji ekonomicznej, wykorzystywaniu tych szlaków, no to najpierw trzeba się zastanowić, co możemy wysyłać, w jakich warunkach możemy wysyłać tym szlakiem i czy jest zapotrzebowanie akurat na te towary tą drogą przewożone. I znowu, od kilkunastu lat dużo się o tym mówi, ale efekty, mimo starań chociażby nawet rosyjskiej administracji, żeby poprawić bezpieczeństwo na tym szlaku, udostępnić go, bo to jeszcze nie jest kanał Suezki czy kanał Panamski i długo, długo to nie będzie tak wyglądało. I ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę, no to są oczywiście relacje rosyjsko-chińskie jako takie. I one są bardzo, bardzo dziwne, bo te role w tym układzie się zmieniają na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, czy na dłuższej perspektywie patrząc, kiedyś Związek Radziecki był takim starszym bratem, a teraz patrząc przez pryzmat potencjałów, mogłoby się okazać, że to jednak mają Chińczycy dużo więcej do powiedzenia. Ale póki nie mają jeszcze takich stałych, twardych przyczółków, to myślę, że Arktyka Rosyjska jest bezpieczna od tych wpływów. Gorzej chyba jest na Dalekim Wschodzie, bo tam sytuacja no, jest zupełnie inna w związku z bliskością granicy z Chinami.